Łatwia nie idzie. Zobaczmy, co tu się zmieniło. I co tutaj się działo pod naszą nieobecność. 11 nowych miejscówek z pełnym serwisem. Cześć, cześć Kazi i Kaziczki. Witam z powrotem na moim kanale. I zapraszam na romantyczny, relaksujący wieczór przy kominku w naszym cottage. Kto chciałby tak spędzić chociaż jeden wieczór, chociaż jeden weekend, kochani? Jeżeli podoba Wam się taki pomysł, jak najbardziej dajcie łapkę w górę na zachętę i zapraszam na wieczór przy kominku. Jak widzicie, nasz zapas drewna już się troszeczkę uszczuplił. Mamy drewno różnego kalibru, mamy jakieś niespalone nawet kawałki z wczorajszego wieczoru. Zanim rozpaliliśmy w kominku, a raczej zanim Marek rozpalił, ja ceremonialnie wyczyściłam kominek i wymiotłam popiół i powiem Wam, że było z tym trochę roboty. Szczerze mówiąc, to ja do końca nie jestem jeszcze przekonana, czy chciałabym mieć taki kominek A w domu, B w przyczepie, C w przedsionku, ponieważ oczywiście jest on bardzo romantyczny, wspaniale nam tutaj grzeje i do tego stopnia, że musieliśmy otworzyć okno. Ale chcemy siedzieć przy kominku, więc co tam? To nic, że jest nam za gorąco, otworzymy sobie okno. Za chwilę będziemy mieli lody przy kominku, żeby się trochę schłodzić. No więc dla tych z Was, którzy jeszcze nie mają doświadczenia z kominkiem, muszę Wam powiedzieć, że kwestia czyszczenia tego kominka to jest trochę pain in the neck, jakby powiedzieli Anglicy, to jest trochę uciążliwe. Jak najbardziej warto. I najbardziej newralgiczną częścią jest szyba, bo teraz pięknie tutaj sobie płoną tutaj te konary i wszystko pięknie widać, ale żeby tak było, trzeba szybę czyścić i to chyba po każdym życiu. Także absolutnie nie narzekam, to jest na pewno warte zachodu, aczkolwiek jest trochę zachodu. No ale sami popatrzcie, warto, nie warto, może zwolnimy trochę tempo. Mamy telewizor, to jest nawet smart TV, jednak po co go włączać, jeżeli masz tutaj takie widowisko? To było moje marzenie już od dawna, żeby zjeść lody przy kominku. Ha, 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 dlaczego nie? Wiecie, co może pobić jedzenie lodów przy kominku? Jedzenie lodów w wannie. Super. Polecam. Poczekajcie, ktoś dzwoni. Jest? Ja? Ja. Ja, I see. Well, what can you do? Yeah, tomorrow. Okay. Thank you. Bye. Good night. Ładnie. Właścicielka domku. Nowe restrykcje. Jutro musimy się stąd wynieść. Wygląda na to, że to nasz ostatni wieczór przy kominku. Liczyliśmy się z tym, ale i tak. Jutro będzie pakowanie. I powrót na kemping. Także przepraszam Was, ale widzimy się jutro. Witam Was z kolejnego dnia. Kominek już wyczyszczony, gotowy dla kolejnych gości. Nasze rzeczy przygotowane do spakowania. Trochę to zajęło. To dużo czy mało? Dwie osoby na dwie wyprawy, w tym jedna kamperem i pies. Sprzęt do nagrywania. Nieznaczny tym razem, nie braliśmy wiele. Prowiant. Prowiantu nam zostało sporo, bo zamierzaliśmy zostać tutaj na dłużej, ale nie ma co płakać. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj być w ogóle. Także moi drodzy, szklanka zawsze jest do połowy pełna. Mogło nas tutaj nie być w ogóle. Jesteśmy wdzięczni losowi za to, że mogliśmy tu spędzić chociaż troszkę czasu, odpocząć w tym przepięknym cottage
I teraz czas wracać do Mill Park. I tam będzie kolejna scena. Może jakieś przybitki z drogi? Chcecie widoczki z drogi? Zobaczymy. Jak będą fajne widoczki, to będą fajne widoczki. Czas zapakować się do naszego auta. Jeszcze nie wiemy, jak to zrobimy, szczerze mówiąc. Ale skoro większość tych rzeczy przywieźliśmy raz, to przywieziemy też drugi raz i powinno się wszystko domknąć. Trzymajcie kciuki. Park wita nas słońcem i chyba to już jest ta pora, moi mili, tak? Czas zmienić okulary. Tak lepiej. Zobaczmy, co tu się zmieniło i co tutaj się działo pod naszą nieobecność. Jest absolutnie cudownie, fantastycznie i jeżeli zastanawiacie się, gdzie jest wiosna, to wiosna jest w Mill Park. Zobaczmy, co tu się zmieniło pod naszą nieobecność. Cudownie tu wrócić. Nareszcie plac zabaw będzie czynny. Za kilka tygodni, kiedy otworzymy, dzieci się ucieszą, a tymczasem ja się tutaj będę bawić. Wspaniale jest tu wrócić. Cudowne miejsce. I to jest problem, jeżeli wyjeżdżasz na wakacje. Jeżeli mieszkasz w takim miejscu na co dzień, to naprawdę ciężko to przewidzieć, ale chyba zgodzicie się ze mną, że ta ostatnia wyprawa kamperem i pobyt w domku były miłą odmianą, ale cudownie, cudownie tutaj wrócić do Mill Park. Nadchodzący sezon na kempingu zapowiada się bardzo dobrze. Dzieci na pewno będą szczęśliwe. A co dzieje się na tym polu, na Bottom Field? Pamiętacie film, jak wygląda rozbudowa kempingu? Kiedy skakałam po rowach, wychodziłam z okopów i generalnie pokazywałam Wam, jak wygląda podłączenie mediów. Zobaczmy, co tam się działo, kiedy my odpoczywaliśmy w kamperze i przy kominku. Jak wygląda dzisiaj ta budowa? Panie i panowie, cóż za cudowny widok! A, wygląda na to, że już wszystko skończone jest! Ominęła nas bardzo ciężka i bardzo brudna praca, bo widzę, że resztę dokończono bez nas. Ale mamy farta. Wow, wszystkie dziury zasypane. Prąd już widzę podłączony tutaj do skrzynki. Ogromne przewody na swoim miejscu. Reszta biegnie pod ziemią do miejscóweczek. Zaraz je Wam pokażę. Pamiętacie, jak Wam opowiadałam, że tutaj będzie toaleta chemiczna? Będzie. I widzę, że właściciel podszedł do sprawy z rozmachem. Bo buduje cały budynek. Moi mili widzowie, kochani, jak żyję, to nie widziałam jeszcze toalety chemicznej i punktu opróżniania ścieków w tak pięknej scenerii. I jeszcze tutaj będzie budynek. Także jestem bardzo ciekawa, czy Wy widzieliście taki punkt wyrzucania nieczystości. I jak to wygląda u Was? Jak to wyglądało na kempingach, które Wy odwiedzacie? Jak wygląda właśnie ta kratka ściekowa do opróżniania szarej wody? Jak wygląda toaleta chemiczna? Bo my tutaj mamy coś, co myślę, no, wyznacza standard i podnosi poprzeczkę dosyć wysoko. Ale wszystko po kolei. Zobaczcie. Punkt zrzutu ścieków i opróżniania toalety chemicznej niemalże w sercu Millparckiej Puszczy. Fantastycznie to wybrali tutaj. Wejdziemy frontowymi drzwiami. Także tutaj mamy po prawej punkt zrzutu szarej wody
a tutaj będzie toaleta chemiczna. Na razie to jest w takim stanie, ale oczywiście nasi goście nie będą tutaj opróżniać kaset bezpośrednio do tej rury ściekowej. Tutaj w przyszłości będzie ta oto ogromna plastikowa klapa, która się otwiera. Proszę bardzo. To oczywiście będzie nad naszą rurą do ścieków. No i tak wygląda w Mill Park punkt opróżniania toalety chemicznej. Czy widzieliście kiedyś taki patent? Całość nazywa się Dump Easy. Jest wykonana z plastiku i bardzo łatwo to utrzymać w czystości. W Mill Park my te toalety chemiczne, a mamy 3 takie punkty, my je sprawdzamy każdego dnia i każdego dnia są sprzątane, dezynfekowane, tak żeby nasi goście mogli po prostu używać ich, no nie martwiąc się o to, że złapią jakąś okropną chorobę albo się pobrudzą. Przede wszystkim nie chcemy, żeby te toalety były obrzydliwe, bo nie ukrywajmy, na większości kempingów, na których ja byłam, ten punkt zrzutu toalety jest po prostu okropny. Ludzie zostawiają to w bardzo kiepskim stanie, a obsługa się chyba boi do tego podejść. W Mill Park to wygląda tak i naprawdę nie ma problemu, żeby utrzymywać toaletę w czystości, jeżeli jest w takiej formie. I kiedy zapytałam kiedyś właściciela, o, nie widziałam nigdy czegoś takiego, takiego patentu na zrzut ścieków, na zrzut toalety, on powiedział, no tak, no nie dziwię się, że tego nigdzie nie widziałaś, ponieważ to Dump Easy zostało sprowadzone z Australii. I jeżeli na kempingu jest jeden punkt, który jest najbardziej popularny, gdzie każdy musi przyjść regularnie, to jest właśnie ten punkt opróżniania toalety chemicznej. I naprawdę to jest prawdziwa wizytówka każdego kempingu. Podzielcie się w komentarzu, jakie wy macie wrażenia z innych kempingów, wspomnienia, gdzie były najfajniejsze punkty zrzutu ścieków, a gdzie najgorsze. Podzielcie się swoimi historiami z kempingów. Jestem bardzo zaintrygowana, czy widzieliście kiedyś taką toaletę jak tutaj w Mill Park, czy było lepiej, czy było gorzej, czy był budynek. Czekam na wasze komentarze. Tymczasem zobaczmy te piękne miejscówki. Wow! Wyglądają fantastycznie w tym słońcu. Mamy już tutaj po prawej utwardzone miejscówki z serwisem. Produkt finalny, nawet już mają swoje numery. 11 nowych miejscówek z pełnym serwisem, a to znaczy, że to pole będzie zajmowane przez cały rok, nie tylko w wysokim sezonie, kiedy mieliśmy tutaj na trawie namioty. Nadal pozostały miejscówki dla namiotów tam za mną, ale teraz mają prąd. Mają prąd i mają wodę. Każdy na swojej parceli będzie miał swój prąd i wodę. I to jest kolejna fantastyczna wiadomość, bo wiecie co? To znaczy, że będziemy mieli tutaj gości przez cały sezon, nie tylko w lipcu i w sierpniu. A jeżeli będą goście, to będzie praca dla mnie i dla Marka. Jest! Bardzo dobrze się zapowiada ten nadchodzący sezon. Naprawdę się cieszę. Dobra inwestycja. Tak wygląda standardowa miejscówka w Mill Park. Utwardzone stanowisko na kampera lub na przyczepę i oczywiście pas trawy do twojej dyspozycji. W sam raz, żeby postawić krzesełko, ustawić stolik, grilla. Super. Drzewko, pod którym kempingowali w zeszłym roku Mariusz i Asia, i to nie jeden raz, to była miejscówka numer 35. Teraz w tym miejscu jeszcze nie ma numeru, ale wasze drzewo stoi. Jeżeli do nas przyjedziecie, to tym razem będziecie mieli swoją własną skrzynkę z prądem i swój własny kran. Zeszły rok był strasznie ciężki dla branży turystycznej. I powiem wam, że kiedy wróciłam tutaj i widzę te wszystkie inwestycje, te wszystkie ulepszenia, zwłaszcza to pole zagospodarowane, które teraz będzie mogło przyjmować gości od marca do końca października i nasi goście nie będą marzli, będą mieli przyłącze do prądu, będą mogli korzystać z ogrzewania. Także kochani, no jestem pełna podziwu dla właścicieli tego kempingu, dla naszych pracodawców, ponieważ przez tę burzę zeszłoroczną no przyprowadzili nas wszystkich bezpiecznie. Mało tego, ulepszyli swój kemping w czasie zimy, nie próżnowali, tylko pracowali tutaj, żebyśmy wszyscy mieli no oświetlaną i dobrą przyszłość. Oczywiście oni i ich rodzina przede wszystkim, ale przy okazji także ja i Marek. Także przepełnia mnie radość, bo myślę, że będzie dobrze. I przecież gdyby nie planowali dalszej przyszłości tutaj, to by nie inwestowali. Te inwestycje są naprawdę dobrym znakiem dla nich i dla nas.
Jak widzicie, kemping pod naszą nieobecność miał się bardzo dobrze, ale na pewno tak jak ja jesteście ciekawi, jak ten okres przeżyła nasza przyczepa. Także już najwyższy czas na herbatę, zanim wrócimy do naszej przyczepy kempingowej, gdzie mieszkamy na stałe już od 2 lat. Musimy iść do samochodu, bo mam w samochodzie coś ekstra, czym chcę Was poczęstować. Najważniejsza rzecz po powrocie do domu, herbatka. Oczywiście w wiaderku. Wszyscy cieszymy się, że jesteśmy w domu, a ktoś na 4 łapach najbardziej. Odpoczywasz, piesku. Diesel. Żyjesz? Cieszysz się, że jesteś w domu, na swojej ulubionej kanapie? Oczywiście podróże są cudowne i inny widok z okna każdego dnia jest wspaniały, jednak dobrze jest wrócić do tych znanych widoków i do tych znanych miejsc, co, Dieselek? Także zapraszam Was na małe podsumowanie naszych wojaży, naszych wspólnych wojaży na YouTube. Czas na podsumowanie naszej zimowej przygody. Byliście z nami przez 10 tygodni w kamperze i przez 2 tygodnie w domku, w cottage. Także dziękuję Wam za Wasze towarzystwo, za to, że byliście z nami. W sumie te wszystkie filmy obejrzeliście ponad 38 tysięcy razy. Te wszystkie filmy zgromadziły ponad 38 tysięcy wyświetleń. Także cieszymy się, że byliście z nami, że oglądacie nasze materiały. Dziękuję bardzo patronom, bo to dzięki patronom Kazik TV mamy sprzęt i mamy motywację, żeby nagrywać filmy i dzielić się nimi ze światem. Także pytanie do Was. Kto z Was obejrzał wszystkie filmy w tej serii i zostawił chociaż jeden komentarz pod filmem i oczywiście łapkę? Tych komentarzy w sumie przez 12 tygodni razem napisaliśmy 819. Wy piszecie, my odpowiadamy. Dzięki. Zostawiliście ponad 2,5 tysiąca łapek. I mam nadzieję, że pod tym filmem też zostawicie łapkę. Nasza zimowa przygoda została opisana w 12 filmach. Przez 12 tygodni co tydzień serwowaliśmy Wam nowy film z naszej wyprawy kamperem i z naszego odpoczynku w cottage. Przez ten czas nasi patroni mogli przeczytać 17 wpisów na Patronite. Były to w większości wpisy pod tytułem "Podglądamy nowy film". Bo uwaga, uwaga, nasi patroni już we wtorek, w środę wiedzą, o czym będzie sobotni odcinek. Co tydzień piszę dla nich mały wpis, mały post, czasami dłuższy. I umieszczam tam główne punkty nowego filmu, opowiadam, o czym będzie nowy film. Dzielę się też screenshotami z filmu, który już czeka na YouTube, na naszych widzów. Opowiadam także o kulisach, anegdotach, o tym, co trzeba było nagrać 2 razy, o tym, co szło nie tak. Słowem, dzielę się historiami zza kulis, których nie publikujemy nigdzie indziej. Także zapraszam Was, już istniejących patronów, pamiętajcie o tych wpisach na Patronite, a ci z Was, którzy są ciekawi, co będzie na kanale, chcą wiedzieć, co jest u nas na bieżąco, co dzieje się u nas na bieżąco, możecie też zostać naszymi patronami już od 5 zł miesięcznie i możecie przerwać subskrypcję w każdej chwili. Ci z Was, którzy myślą, że na tym kanale już się nic nie będzie działo do następnej wyprawy, mylicie się, moi drodzy. Tak, nasza zimowa podróż się skończyła, jednak mamy mnóstwo pomysłów na ciekawe odcinki, bo chcemy przenieść kilka patentów z nowego kampera tutaj do naszej przyczepy, a to oznacza serię filmów o małych remontach, przeróbkach i renowacjach w naszej Bailey z początków lat 90. Także będziemy wszystko dla Was filmować i dokumentować. Jeżeli temat renowacji i zmian w przyczepie Cię ciekawi, to już dzisiaj subskrybuj mój kanał, żeby nic Cię nie ominęło. Oczywiście, kiedy tylko nadarzy się okazja, będziemy testować campervana i dzielić się z Wami naszymi spostrzeżeniami, ponieważ nadal szukamy idealnego kampera dla naszej trójki. Tymczasem, kochani, dziękuję Wam jeszcze raz za towarzystwo. Zapraszam na kolejne filmy. Mam nadzieję, że będziecie z nami za tydzień. Tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, pa. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.